Mam rybę, ale nie wiem znowu co. Coś to mi takie dziwne branie było, powiem wam szczerze, nie wiem co to kurczy. O, nawet wybiera żyłkę. Ponieść tego nie. Szczupak chyba. Coś to dziwnie. Cześć, witam wszystkich miłośników wędkarstwa, zarazem sympatyków kanału Fishing Way Channel. Jak widzicie, jestem dzisiaj na rybach. Niestety na obecną chwilę jestem sam. Nie ma mojego kolegi Jurka. Dzisiaj musiał zostać w domu. Powiedział, że jak się mu uda, to dojedzie do mnie. Czy dojedzie, nie wiem. Jest listopad, ja postanowiłem się wybrać nad Odrę. Jak widzicie, woda jest jeszcze dosyć mętna. Po ostatnich opadach już tutaj woda zeszła w dół, ale jeszcze jest bardzo trącona. No nie, niestety, taka w tym roku jest ta nasza Odra. Non stop wahania poziomu wody. Tyle razy, że trudno się wybrać. Ale postanowiłem dzisiaj przyjechać i spróbować coś dla was złowić. Żeby wam pokazać, nie tylko dla was, ale i dla siebie, żeby się pobawić z tą rybą. Zobaczymy jak będzie. Mam nadzieję, że coś mi się uda wyjąć. A jak Jurek dojedzie, no to w dwójkę zawsze raźnie, lepiej. Można sobie przyjacielsko porozmawiać, jak się to mówi. A teraz na obecną chwilę biorę się za wędkowanie i zobaczymy jak to wyjdzie, zobaczymy. Tyle wstępu z mojej strony, a ja na razie zacznę, jak widzicie, od obrotówki, a potem zobaczę, może jakiś wobler, o ile coś się będzie działo, ale mam jeszcze inne przynęty, także spokojnie, zobaczymy. Na razie nie widzę za plecami tutaj, ani wy nie widzicie na wodzie, woda widzicie, spokojna pogoda taka. Kratkę ma być dzisiaj, pochmurno, może jakieś słoneczko może być, zobaczymy, ale spokojnie tu jest w tym dole, woda spokojna, ale też nie widzę, żeby się gdziekolwiek tutaj drobnica spławiała, także nie będzie lekko na pewno, ale zobaczymy. Słuchajcie, najlepiej by było, żeby było gdzieś widać, że drobnica chodzi, to wtedy wiadomo, tam się trzeba ustawiać. Natomiast tutaj nigdzie nie widzę drobnicy. No. Na pewno w jakimś dołku powinno coś być, ale zobaczymy. Odcinek spory do przejścia, także mam, ja wiem, 4 godziny niecałe łowienia, bo teraz listopad już, dzień krótki, także wiadomo, za dużo tego czasu nie ma. Jak na razie nic, ale teraz właśnie o tej porze roku woda już się dosyć znacznie ochłodziła, tym bardziej na rzece, tu jest bardzo mały uciąg teraz do wody, po prostu została zmieniona tutaj cyrkulacja Odry z powodu tego polderu u nas Racibórz i tu też teraz dużo wolniej płynie Odra w tym miejscu, także jest to dobre wam powiem, bo spokojna woda. Ryba już nie lubi dużego uciągu teraz wody, silnego prądu, wiadomo, listopad, zimna woda. Szukamy, ale najlepiej, żeby był jakiś dołek, a tutaj ta woda zdecydowanie się wypłyciła. Kiedyś tu poziom wody był wyższy, bo tutaj płynęła szybciej ta woda, a w tej chwili jest tak jak jest. No ale trzeba próbować szukać, może akurat się uda coś wyjąć. Zobaczymy, mam jeszcze dużo
Tutaj odcinek dosyć spory, żeby przejść. Także nie wszędzie się da, ale tam, gdzie będę widział jakieś interesujące miejsce, które będzie dało rady podejść tam, bo nie wiadomo, tutaj na rzece wszędzie się nie da, to spróbuję tam w tych miejscach połowić. Może się uda. Jest rybka. O, już się spiął leszczyk. Nie wiem, w którą stronę ma płynąć. No płyń sobie, płyń. Tu stoi. Hop. Płyń. No. No, odpływaj. O, właśnie. Się złapał. I pójdziemy dalej jeszcze, zobaczymy. Jest ryba na kiju. Szczupaczek znowu, jakiś nieduży się tu trafił. Ej, taka 40. Więcej to tu nie ma. Chodź tu taki maluchu. Chodź tu maluchu. Fajnie. Złapany za sam koniuszek. Zaraz go wyczepimy elegancko. O. Zobaczcie, nie będę go wyjmował, taki około 40 cm. Wypuszczę na sztycy, bo tu grząsko jest po tych ostatnich deszczach. No, wyjeżdżaj. O, proszę, hop i sobie odpłynął. Jest ryba na kiju. To jest szczupak. Ale tu mam dosyć stromy brzeg. Muszę go jakoś. Nieduży. 40. Może trochę więcej. Taka jedna rozmiarówka. Znowu się tutaj wczepiła. A gdzieś koło 42, 43. No i zobaczcie, udało mi się takiego 44, 45. Mam. Wyholowałem przed chwileczką, jak żeście widzieli. Dzisiaj łowię sam na razie, bo Jurka nie ma. Mówił, że dojedzie do mnie później. A ja to spróbuję go na tym stromym brzegu wypuścić go na sztycy. No bo
bo nie ma jak inaczej. Nie ma jak inaczej. Proszę. I gość odpływa. A takie 43, 4 tony są. Coś zaczyna tu dziubać. No zobaczymy, jak Jurek przyjedzie. Na razie mówię, muszę sam, bo Jurek mówi, że później będzie, teraz nie może. Także spokojnie, zobaczymy. Jak widzicie, znowu się trzeba przez takie paszcza przebijać, jak to na rzece. Nie jest łatwo, ale teraz już przynajmniej ta roślinność obu ma marła trochę. Lepiej widać gdzieś. To nie to co latem. Latem tutaj w tym gąszczu to by nie było. Nie dało rady nawet przejść. Drzewa powalone. Co chwilę gdzieś zahaczam pod wierakiem z tyłu. No i tak to wygląda. Mam rybę, ale nie wiem znowu co. Coś to mi takie dziwne branie było, powiem wam szczerze, nie wiem co to kurczy. O, nawet wybiera żyłkę. Ponieś tego nie... Szczupak chyba. Coś to dziwnie. A jest szczupaczek. No ten już jest ładniejszy. Fajna taka 50 będzie, 60 to będzie. 60 może nie, ale 50 ileś tam na pewno ma. Także dobra. Jest. No a ten jest już jest grubas, jak wam powiem. Fajny grubasek. Fajny. No. Panie. Ten tu już jest ładny. No ładny. Gruby taki. Zobaczcie, piękny. Zaraz go zmierzymy. Grubas taki. Zmierzymy naszego szczupaka. Proszę bardzo. 60. 64 cm. Już taki fez gruby. Dobra, wypuszczamy, bo szkoda mi go. Chodź tu gościu. Do podbieraka. Pójdziesz tutaj. Tu mam stromy brzeg znowu. Zaraz się wypuszczę. Poczekaj. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. No, 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 no. Zaraz, zaraz pójdziesz. Oj, to. Proszę. Odpływaj. No. Ten już to przyzwoity, wam powiem. Może być. Szkoda, że Jurek jeszcze nie dojechał, ale za niedługo już ma być, także spokojnie, zobaczymy. Jest ryba. Mam rybkę.
Się przewinął za grzbiet dostał. Co to jest? Szczypaczek i nieduży za grzbiet, cicho. Ajajajajaj. Ale poharatany. Takie maleństwo. Co to jest? A poharatany jak? Zobaczcie, jaki maruch, a cały pogryziony jakiś taki. Wypuściłem go tu do wody, ale muszę rzucić lekko, bo grząsko tu jest. No, odpływaj sobie, no. No, 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 o, o, o. Fajnie. Grząsko tu nie da rady, bo w tych ostatnich deszczach to... Zobaczcie, fajne kolejne miejsce. Tutaj drzewo zwalone, pełno tam śmieci jest oczywiście, bo to drzewo poprzek nurtu, ale spowalnia wodę tutaj pod spodem, tam pod tym drzewem wymywa pewnie rynnę jakąś tam, bo jednak woda płynie. Nie jest to duży uciąg, ale pomimo to jednak woda płynie. Spróbuję tutaj powławiać cały ten odcinek w tamtą stronę i tutaj zobaczymy. Za blisko tego drzewa nie będę rzucał, bo mogę mieć zaczep. Słuchajcie, znowu mi się trafił leszczyk. Nie wiem, czy go dam radę wyciągnąć, ale niefortunnie zahaczony. Branie takie delikatnie, zobaczcie, gdzieś tam się zakręcił i tak niefortunnie tu się wbił. O, taki już dzisiaj taki leszczyk mi się trafił. No ale nie tak jak miał zapięty. No trudno, czasami bywa i tak. Dobra, rzucę go tu z tej skarpy, bo tu... Opa, o, do wody poszedł sobie. Bo tu jest wysoka woda, znaczy wysoka burta. Nie dam rady zejść, bo ślisko po tych opadach jeszcze jest. Ten brzeg stromy, śliski, już tak nie chce się skąpać. Jest ryba na kiju. O, szczupaczek widzę, tam jest nieduży. O, spiął mi się. Niestety spinka. Słuchajcie, kończę dzisiejsze wędkowanie. Niestety kolega Jurek dzisiaj do mnie nie dojechał. Dzwonił, mówi: Jacek, jak idzie? Ja mówię: no, średnio. Coś tam dziubię, nie? Szkoda, że cię nie ma. Mówi: nie opłaca się mu na godzinę przyjeżdżać. Wiadomo, listopad, krótki dzień. Ja już muszę się zbierać do domu. Jeszcze pół godziny powędkuję i jadę do domu. Słuchajcie, naprawdę nie jest już o tej porze łatwo zdobyć rybę, tym bardziej na rzece, woda chłodna, ale coś tam zawsze się jeszcze coś może zadziać. U mnie dzisiaj była ryba, także spokojnie, nie były jakieś to olbrzymy, ale ja jestem zadowolony, pozytywnie, dzień spędzony na plus, nie na zero, jak się to mówi, o kiju nie schodzę, także oby tak dalej. Wiadomo, zima na razie, listopad, prawie koniec listopada już można powiedzieć, a tu jest jeszcze ciepło jak na listopad, 4-5 stopni, ale z rana jak się przyjeżdża nad wodę, słuchajcie, to już zimno, ręce marzną, także te temperatury wody już nie taka, no i ryba już jest chimeryczna, nie żeruje, wiadomo, to już nie ta pora. Jak będzie, nie wiadomo jaka zima, mam nadzieję, że
doczekam się w tym roku na lód jakiś konkretny, żeby można było na niego wejść, a jak to będzie, trudno powiedzieć. Kiedyś o tej porze, koniec listopada, początek grudnia, to już wszystkie żwirownie były zamarznięte, później dwa tygodnie już się chodziło na lodzie, ale to było bardzo dawno temu, może jakieś 10-15 lat do tyłu, teraz niestety jest tak, jak jest. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli Wam się spodobał film, to proszę oczywiście dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. No jak zwykle zapraszam do oglądania naszych następnych filmików z nadwody i w miarę możliwości, jak zwykle, widzimy się nad wodą. Tyle z mojej strony. Pozdrawiam Was wszystkich. Trzymajcie się zdrowo. Cześć Wam!